Gadu, gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie Gadu Gadu w Radiu Rekord, Milana Majewska. Ze mną dzisiaj Marcin Wieczorek, pianista. Niedawno wziął udział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów, konkursie szopanowskim. Jest też absolwentem Bydgoskiej Akademii Muzycznej, ale przede wszystkim to nasz taki radomski skarb. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że w dobrym nastroju, więc będę Cię tutaj teraz wypytywać o Twoje życie. Zawsze na początku pytam, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Kiedy ty zacząłeś grać? Czy to było, yy, czy to rodzice, czy sam na to wpadłeś? Opowiadaj mi trochę. Wszystko zaczęło się, kiedy miałem 5 lat i mój brat dostał w prezencie keyboard. Ja mu bardzo zazdrościłem, i jak tylko on nie grał, to, to ja podchodziłem i stukałem w klawisze. A że on miał bardzo dużo funkcji, to miał też możliwość nauki prostych piosenek. I tak właściwie bez pomocy nauczyciela w wieku 5 lat już nauczyłem się wielu, wielu utworów właśnie, właśnie z tego urządzenia. Potem w wieku 7 lat naturalnie moja mama stwierdziła, że, że spróbuję może zapisać mnie do szkoły muzycznej. Zdałem egzaminy, no i tak zaczęła się moja już profesjonalna przygoda z fortepianem. Czyli ciągnęło cię od razu do klawiszy. Tak, aczkolwiek na początku traktowałem to jako zabawę, a to, że uczyłem się tych piosenek, powodowało, że miałem z tego dużo frajdy i satysfakcji, także naturalnie chciałem więcej no i, i, i w pewnym momencie właśnie moja mama stwierdziła, że może może zacząć warto uczyć się profesjonalnie. Ja na to nie nalegałem, szczerze powiedziawszy, także to była decyzja mojej mamy, no ale potem okazało się, że jednak to była dobra decyzja. Ta pasja wymaga poświęcenia, trzeba ćwiczyć i już od najmłodszych lat. Czy to jest trochę tak, że trzeba dzieciństwo poświęcić, żeby zostać profesjonalnym pianistą? Kiedy przychodzi taki moment, że już żarty na bok i faktycznie trzeba cisnąć? To jest, to jest bardzo złożone pytanie, ponieważ uważam, że granie na instrumencie daje tyle frajdy, że nawet jeżeli ktoś zacząłby wcześniej się poświęcać? Temu, to, to nie powiedziałbym, że, że właśnie zmarnowałby dzieciństwo. To zależy indywidualnie też od osoby, bo dla niektórych w ogóle proces ćwiczenia będzie bardzo męczący, dla innych bardzo satysfakcjonujący. W moim przypadku to nie było tak, że ja zacząłem bardzo poważnie ćwiczyć w wieku 7 lat. Stało to się później, kiedy miałem. Około 9-10 lat i zacząłem szykować się na pierwsze konkursy. Przez pierwsze lata właściwie, e, właściwie przy, przy, przygotowywałem się do egzaminów na tyle, na ile to było wymagane. Nie poświęcałem się temu instrumentowi bardziej niż moi rówieśnicy. Także właściwie przez te pierwsze lata e, nie traktowałem jeszcze tego poważnie i. Nie traktowałem tego poważnie i wydaje mi się, że miałem czas na robienie tego, co, co robią moi rówieśnicy, czyli właśnie granie w piłkę, granie na komputerze czy, czy, czy masę innych rzeczy. Potem zdecydowałem się temu poświęcić bardziej, ale toż, też to nie jest tak, że całe dnie spędzałem w domu i w ogóle nie robiłem nic poza tym. To, to wszystko jest w naszej kwestii. Tak naprawdę, jeżeli tylko uważamy, że mamy na coś ochotę, no to, 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 to możemy, możemy, e, możemy... Znaleźć na to czas. Tak, znaleźć na to czas. A jak to jest, bo teraz dla nas jesteś tutaj w Radomiu, wiadomo, kojarzony z Chopinem, konkursem Chopinowskim. Czy to jest faktycznie tak, że w pewnym momencie ten Chopin do ciebie przyszedł i szykowałeś się już do konkursu, czy, czy to nie do końca tak jest i nie chcesz być tylko z tym kompozytorem kojarzony? W wieku 9 lat, w 2005 roku, pojechałem na konkurs Chopinowski do Warszawy. Razem z tatą i zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko jest fascynujące. Wtedy postanowiłem, że będę przygotowywał się do konkursu, a też, że byłem bardzo zafascynowany samym Chopinem. To w zasadzie przez te pierwsze lata edukacji, bardzo Chopin stanowił dużą część mojego programu i i, I w zasadzie z początku to był głównie Chopin. Teraz, po latach, zmieniłem trochę perspektywę. Poznałem wielu innych kompozytorów i myślę, że Dobry pianista to pianista wszechstronny, który nie ogranicza się do jednego kompozytora, i ja zdecydowanie chciałbym właśnie grać muzykę różnych kompozytorów. Aczkolwiek Chopin zdecydowanie zawsze będzie miał specjalne miejsce w moim sercu. Gadu, Gadu w Radiu Rekord. A tak, od strony technicznej, jak wygląda przygotowanie do takiego konkursu? Czy jesteś w stanie to jakoś określić? Czy to są jakieś ileś tam miesięcy wcześniej, ileś godzin dziennie? Jak to wygląda? Bardzo ciężko stwierdzić, kiedy właściwie nasze przygotowania się rozpoczynają, ponieważ e, pierwsze utwory Chopina zaczynamy grać w wieku 9-10 lat, a często e, okazuje się, że na konkursie wracamy do utworów, które graliśmy przed wieloma laty, tak jak na przykład e, ja grałem Scherzo Hammel, które zacząłem grać w wieku w wieku 13 lat. Także m, część z programu m, to jest program, który już kiedyś robiliśmy. Aczkolwiek e, zawsze przed każdym konkursem, czy to jest konkurs szupinowski, czy to jakikolwiek inny konkurs, musimy w pewnym momencie podjąć decyzję, że teraz już stawiamy wszystko na, na jedną kartę, szykujemy się na ten konkurs. No i wtedy zaczyna się proces, kiedy, kiedy wybieramy repertuar e, z tego, który mamy, e, i z tego, który jeszcze mamy do przygotowania. Także w moim przypadku zacząłem się przygotowywać do konkursu półtora roku przed konkursem w, w, w październiku 2020 roku, czyli to był, to był marzec, kwiecień 2019 roku. I wtedy właśnie postanowiłem, że wybiorę program i, i że teraz już skupię się na przygotowaniach stricte. Aczkolwiek właśnie w tym programie było bardzo dużo pozycji, które już wcześniej grałem. Do konkursu y, znaczy zgłosiło się 500 y, pianistów, potem 40 i wśród nich ty się znalazłeś. No i potem wychodzisz w tym pierwszym etapie na scenę. I co, co to są za uczucia, jakie ci towarzyszą? Czy to dla ciebie był duży stres? Czy to dodaje wręcz ta, y, jakby energii do działania? Jak to wygląda? Um. W moim przypadku wydaje mi się, że poradziłem sobie z tym stresem dosyć dobrze, ponieważ do konkursu w ogóle staram się naszykować jak najlepiej, aczkolwiek nie miałem, nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań. Staram się zrzucić tą całą presję, staram się sobie uświadomić, że to nie jest koniec świata, że, że na tym konkursie się. Właśnie nie kończy życie. Także moim zadaniem było jak najlepiej zagrać, starając się na tym skupić. Oczywiście ba było bardzo dużo emocji związanych w właśnie z tą całą atmosferą w harmonii. Ale trzeba przyznać, że byłem zaskoczony bardzo, jak to wszystko jest profesjonalnie przygotowane, jak to wszystko zupełnie zza, inaczej z zakulis wygląda niż, niż w telewizji. W telewizji wydaje się, że mnóstwo tych wywiadów, kamer, e, wszystkiego, ta relacja z zakulis, tak naprawdę, e, tak naprawdę, cała ta infrastruktura bardzo sprzyja e, pianiście. Te wszystkie kamery są bardzo małe, nie odwracają uwagi, e, także można było się skupić na właśnie e, własnym, własnej prezentacji, własnym występie i, i, i zagrać jak najlepiej, tylko się jest w stanie. Gadu, gadu, w Radiu Rekord. No, i poszło ci bardzo dobrze, przeszedłeś do drugiego etapu. No i tutaj teraz ten punkt, o który wszyscy pewnie chcieliby Cię zapytać, bo przeżywaliśmy to bardzo, okazało się, że jednak nie wyjdziesz na scenę w drugim etapie. No to już z tej Twojej pierwszej odpowiedzi możemy wywnioskować, że jednak Twój świat się nie zawalił i nie rozpadł się na milion kawałków. No ale powiedz, co się wydarzyło, dlaczego nie udało Ci się wystąpić i przede wszystkim, no jak sobie poradziłeś z tą sytuacją? A, tak, właściwie problemy zdrowotne mam już od jakiegoś czasu ze względu na no właśnie to, że przechorowałem nieraz y, y, koronawirusa. I moja kondycja się mocno osłabiła w trakcie konkursu, bardzo właściwie w trakcie samego tego mojego drugiego etapu. Bardzo zmęczyłem się tego dnia i byłem w tak fatalnej formie. Fizycznej, że musiałem zdecydować, czy wychodzić na scenę czując się bardzo źle, czy, czy jednak odpuścić sobie ten występ. Zdecydowałem, że lepiej nie ryzykować i, i, i wycofać się, ponieważ z różnym skutkiem właśnie mógłbym zagrać w tym drugim etapie, czując się tak, jak się czułem właśnie wtedy. Czyli to nie było, że za wszelką cenę idę, najwyżej padnę na scenie, nie podszedłeś do tego tak, bardzo... Tak, gdybym, gdybym wyszedł, być może właśnie bym padł na scenie. Tak, no, tak na pewno być. zrobiłbyś show. <noise> na pewno. Tak. Ale widać, że profesjonalnie podchodzisz i właśnie dlatego chciałam cię zapytać, bo rozmawiam z tobą i widzę, że psychicznie jesteś fantastycznie ustawiony, moim zdaniem, do takich właśnie konkursów, do gry. Czy to jest tak, że są... Osoby, które ci w tym pomagają, są psychologowie, którzy pomagają po takich doświadczeniach, jak na przykład wycofanie się z konkursu, czy wcześniej przygotowanie do konkursu. Jest w ogóle coś takiego, taka pomoc? Tak, tak. Mam właśnie prywatną pomoc pani, która zajmuje się psychologią muzyków, właśnie przygotowaniem do występów publicznych, i zdecydowanie bardzo pomogła mi w moim nastawieniu, właśnie do konkursu. Dzięki niej też wydaje mi się, że jestem dużo bardziej optymistycznie nastawiony do tego zawodu i do, do przyszłych moich planów. I właściwie wydaje mi się, że dzięki niej też poznałem tak jakby tą sytuację dużo, dużo bardziej obiektywnie. Dzięki temu też właśnie nie załamałem się po, po moim występie, a w zasadzie kolejnego dnia zacząłem już planować kolejne bardzo duże konkursy i, i, i kilka dni później zacząłem, zacząłem przygotowywać właśnie dalszy repertuar. No to fantastycznie to słyszeć. To teraz wszyscy oddychamy z ulgą. A powiedz, zmieniło się trochę Twoje życie po konkursie? No bo to jest tak, że po pierwszym etapie zebrałeś naprawdę dobre recenzje. I jednak jak już pianista pojawi się w konkursie szopanowskim, to to jego nazwisko staje się znane. Jakoś kariera nabrała tempa? Wydaje mi się, że po każdym konkursie jest takie wzmożone zainteresowanie właśnie uczestnikami konkursu, Chopinem. No i trzeba przyznać, że po konkursie właśnie mam sporo pracy. Nie wiem, jak długo to potrwa. W samym listopadzie zagrałem siedem koncertów, teraz w grudniu trzy i byłoby ich więcej, gdybym nie, nie leciał na urlop. Ale niestety muszę odpocząć też. No to chyba stety. <noise> tak. Pewnie już czekasz na to, żeby odsłapnąć tak, trochę. Najbardziej. Tak, tak. Także teraz widzę, że gram prawdopodobnie tak dużo jak nigdy w życiu, ale wynika to też Różnych innych czynników, jak chociażby to, że mnóstwo artystów teraz choruje, a, a ja akurat jestem teraz w trochę lepszej formie niż byłem w październiku i, i, i właśnie często też trafiają się mi zastępstwa i różne fantastyczne koncerty, które mam okazję zagrać. Gadu, Gadu w Radio Rekord. Co dla nas szykujesz? Jakie plany? Czy cię jeszcze zobaczymy w konkursie Chopinowskim, czy w jakimś innym? Tak, o konkursie szopenowskim teraz staram się jeszcze nie myśleć, ponieważ to są bardzo odległe plany. Jednak staram się planować swoje życie na rok w przód. Wybieganie aż 4 lata w przód to, to trochę za dużo, moim zdaniem. A jeżeli chodzi o moje plany konkursowe, to w przyszłym roku planuję wziąć udział w bardzo prestiżowym konkursie w Barcelonie, konkursie w Dublinie i być może konkursie w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie. No proszę, no to trzymamy kciuki za Ciebie. Z tą formą jest trochę lepiej. To jest tak, że pianista fizycznie też musi być porządnie przygotowany, prawda? Bo to jest wysiłek fizyczny, niesamowity. Tak, tak. I właśnie wydaje mi się, że od tej formy często zależy to, jak się zaprezentujemy. Musimy być w jak najlepszej formie i, i, i właściwie musimy o tą formę bardzo dbać. No dobrze, Marcinie, drogi, to ja Ci bardzo dziękuję, że się czas, żeby przyjść do mnie na rozmowę, uspokoić nas wszystkich psychicznie, że to nie była żadna tragedia w Twoim życiu, się nie wydarzyła. Bardzo jesteśmy dumni, że mogliśmy się poczuć, tak wiesz, cały radom na konkursie szopenowskim razem z Tobą był. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia, Milena Majewska. гаду гаду в радио рекорд